nami. Dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj chcesz również zająć się stanem nas, dorosłych, i prosimy Ciebie, Duchu Boży, abyś uczył nas dzisiaj i abyś pokazywał nam, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nasz Wykupiciel. I więc dzisiaj powierzamy Tobie teraz nasze serca i nasze umysły, abyś nas zmieniał i przekształcał na swoje podobieństwo. Dziękujemy w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Dzisiaj będziemy kontynuować, już tak powoli się zbliżając do końca Ewangelii Marka, i ten 11 rozdział, który dzisiaj będziemy czytać, będziemy rozmyślać nad nim. To jest rozdział, w którym Jezus już zmierza do zakończenia swojej misji i zupełnie świadomie, bez żadnych wątpliwości, idzie w kierunku Jerozolimy i wie, co go tam spotka. Wie, że Jerozolima to jest miejsce, gdzie będzie musiał umrzeć, i również ma pełną świadomość tego, że zostanie poddany torturom i umrze powolną śmiercią na krzyżu. Jest to zdumiewające widzieć taką konsekwencję u Jezusa, że nie ma żadnych wątpliwości, po co się narodził, po co żyje, jaki jest cel jego życia. I myślę, że wspaniałe jest to, kiedy właśnie w tym również my naśladujemy Jezusa, że kiedy żyjemy w tym świecie, to oprócz tych rzeczy, które robimy na co dzień, mamy pełną świadomość tego, po co żyjemy, po co Bóg nas umieścił tutaj na tej ziemi, jakie jest nasze zadanie, jaki jest nasz cel. I gdy staniemy przed Bogiem, abyśmy nie musieli jakoś tak być zaskoczeni czy zdumieni, że w życiu chodziło o coś innego niż to, jak w jaki sposób my żeśmy żyli. Więc Ewangelia Marka, 11 rozdział, od pierwszego wersetu zaczniemy. A gdy przybliżyli się do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: idźcie do wioski, która jest przed wami, i zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział, odwiążcie i przyprowadźcie je. A jeśli by ktoś wam rzekł: cóż to czynicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót na zewnątrz przy drodze i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich: cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus, i tamci pozwolili im odejść. I niektórzy mówią, że ten werset, ten fragment jest niezrozumiały z tego powodu, że Jezus tak dokładnie przewiduje, przepowiada tą sytuację, która miała właśnie z tym osiołkiem i z tymi ludźmi, którzy komentowali, uczniami, którzy z nimi rozmawiali. Ale można było powiedzieć, że patrząc na treść Ewangelii, nie jest to nic niezwykłego, gdyż Jezus już po raz kolejny wykazał swój niezwykły dar wiedzy, który miał, który używał. I widzimy w Ewangeliach, jak na przykład to jeszcze było w Kafarnaum, w tej górnej części Galilei, kiedy Piotr gdzieś tam jest w mieście, rozmawia z poborcami podatku na temat płacenia tego podatku i wraca do domu, tam gdzie był Jezus, i jeszcze jak tylko wszedł, Jezus powiedział mu, o czym Piotr rozmawiał, wyjaśnił całą sytuację, więc znał treść tej rozmowy i również powiedział mu, co zrobić, że ma iść, ma zarzucić wędkę i pierwszą rybę, którą złowi, żeby otworzył jej pyszczek i tam będzie stater i nie wyjmie tą monetę i zapłaci ten podatek. Więc widać niesamowity dar właśnie, w którym Jezus operował. Czy też mówi w innym miejscu uczniom, że właśnie mają iść za mężczyzną z dzbanem, który będzie niósł dzban i w tym dzbanie będzie woda. Mówi: wejdźcie do tego domu, gdzie on wejdzie, i tam zapytajcie gospodarza o salę, w którym spożyjemy wieczerzę, ostatnią wieczerzę. I tak faktycznie się dzieje. Widzą takiego mężczyznę, idą za nim, wchodzą do domu, okazuje się, że sala jest nie tylko dostępna, ale wręcz już przyozdobiona, przygotowana. Więc Jezus miał ten dar wiedzy, ale ogólnie możemy powiedzieć tak, że skąd ten dar wiedzy, na czym on polegał, skąd się wziął. Jezus chodził nieustannie napełniony Duchem Świętym. I to była tajemnica wszystkich darów, jakie posiadał i które używał. Jeżeli ktoś chodzi wypełniony Duchem Świętym, no to ponadnaturalne wydarzenia w jego życiu będą miały miejsce.
i to będzie coś właśnie naturalnie ponadnaturalnego, że właśnie Duch Boży będzie objawiać Ci rzeczy, czy będzie mówić o tych sprawach, o których nie wiedziałeś, ale Duch Święty Ci to powiedział, bo On wie wszystko i Ty wypowiadasz to z natchnienia Ducha Bożego. Nawet ludzie niewierzący, czasami natchnieni Duchem Świętym, potrafią wypowiadać rzeczy, które się wydarzą później, tak jak było właśnie również w Ewangeliach, jest napisane o Kajfaszu, który prorokował, mówiąc, że lepiej, żeby jeden umarł za cały lud, niż żeby cały lud zginął. I to mówił o śmierci Chrystusa i jest napisane, że komentarz Ewangelii Jana, że on prorokował wtedy. To jest, myślę, niezwykłe. Tak ogólnie można powiedzieć, że w tej współczesnej terminologii chrześcijańskiej moglibyśmy powiedzieć, że nasz Pan był niezwykle obdarowanym charyzmatykiem i w tych charyzmatach chodził, w tych charyzmatach działał. Więc przepowiada uczniom, w jaki sposób mają zdobyć tego osiołka, na którym wiedzie. Więc Jezus planuje swój wjazd i później od wersetu 7 czytamy, że przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty, a On usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. I Jezus właśnie wjeżdżając na tym osiołku do Jerozolimy wypełnia bardzo konkretne starotestamentowe proroctwo na temat Mesjasza. I ciekawe jest, dlaczego na osiołku. Bo jest królem królów i panem panów, tak Słowo Boże mówi. Ale zwyczaje tamtych czasów mówiły tak, że jeżeli król wyjeżdżał na wojnę, jeżeli udawał się na wojnę, to zasiadał u bojowego rumaka, który był w takiej specjalnej uprzęży bojowej i jeździec miał miecz i miał zbroję na sobie. Natomiast kiedy wracał po osiągnięciu zwycięstwa, to ten sam król, który opuszczał właśnie miasto czy swoje państwo na tym bojowym koniu, to wracał na osiołku jako właśnie ten, który zdobył pokój, który walczył o pokój. I osiołek w tamtych czasach był szanowanym zwierzęciem, nie tak jak dzisiaj, te różne jakieś takie, że głupi jak osioł, czy coś takiego. No, osioł był bardzo cennym, bo służył do różnych ważnych rzeczy, nosił wodę, tam w polu pracował i był jako środek transportu. Więc mając osła, byłeś kimś bogatym. I teraz zobaczcie, że trochę takie jest. Dla Żydów musiało być to dziwne, dlaczego Jezus wjeżdża na osiołku właśnie, a nie na koniu. Bo jeżeli jest Mesjaszem, no to powinien zjawić się na koniu i przybyć właśnie w tej zbroi. Myślę, że swoją postawą i pokorą zaskoczył wszystkich, dlatego że widząc człowieka jadącego na ośle, wiesz, że on ma pokojowe zamiary. Nie będzie z nikim walczył. I o jakim proroctwie mówię ze Starego Testamentu, który Jezus wypełnił, zupełnie świadomie je przygotowując, wybierając właśnie tego osiołka. Więc jest powiedziane w Zachariasza, to jest proroctwo z Księgi Zachariasza, ono jest tam na wyświetlaczu, tak, że wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on, zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. I 10 werset, Zachariasza 9:10, i zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nie wiem, czy zauważyliście w takim logicznym sensie, jeżeli tak mówimy, że król, który udaje się na wojnę, wyjeżdża na rumaku, a wraca na oślęciu, to tutaj ta kolejność tych wersetów jest zamieniona. Bo najpierw powinien być 10, że król właśnie wyjeżdża na wojnę, niszczy te wozy wojenne, łuki, wrogów łamie i wraca z powrotem do swojego państwa na oślęciu jako król zwycięski. Ale zobaczcie, jak precyzyjne jest proroctwo Słowa Bożego. Bo w życiu Jezusa wykonało się to właśnie w tej odwrotnej kolejności. Że Jezus najpierw przychodzi jako ten Książę pokoju, który walczy nie tutaj z ziemskimi jakimiś wojskami, ale on walczy z diabłem, on walczy z chorobami, z grzechami, on chce uwolnić ludzi do wiecznego, doskonałego, odkupionego życia z Bogiem. I to jest najważniejsza misja,
pokonać grzech, zwyciężyć diabła i odkupić nas od, uratować nas od potępienia. Więc jak to zrobi, to dopiero później wypełnia się właśnie ten 10 werset, że Jezus przychodzi na bojowym koniu. I mówi o tym objawienie Jana, więc ten wjazd na osiołku się już wypełnił, ale wjazd na koniu dopiero się wypełni. I mamy również objawienie 19 rozdział od 11 wersetu, że i widziałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy. To będzie zadanie dla Jezusa przy Jego powtórnym przyjściu. Będzie sądzić i będzie walczyć, kiedy najpierw przyniósł pokój. I dalej 12 werset czytamy w nim, że oczy Jego, oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nikt Go nie znał, tylko On sam. Przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, a imię Jego brzmi Słowo Boże. Wyobrażacie sobie takiego Jezusa, takiego Pana i Zbawiciela, którego uwielbiamy, któremu oddajemy cześć, że On, gdyby ktoś wszedł tutaj teraz do tej kaplicy w długiej szacie, po prostu zanurzonej we krwi, gdzie krew kapie z tej szaty, bylibyśmy w szoku, widząc kogoś takiego. Jezus zasiada na białym koniu i ma oczy jasne jak płomień. Co więcej, jest napisane, że szły za nim wojska niebieskie, 14 werset, na białych koniach, przeobleczone w czysty biały wisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię królów i pan panów. Ci, którzy spodziewali się Mesjasza, chociaż objawienie Jana nie było jeszcze wtedy napisane, oni spodziewali się właśnie takiej spektakularnej osoby, tak potężnego kogoś, kto ma władzę i siłę, żeby podporządkować każdego sobie. I dalej czytamy, że ci, którzy w 9 wersecie, Marka 11:9, a ci, którzy szli przed Nim i ci, którzy szli za Nim, wołali Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. I tutaj widzimy, jak ludzie Go witają, co myślą o Jezusie. To Hosanna, no, najczęściej się to utożsamia z chwałą, ale w zasadzie dosłownie w języku hebrajskim to słowo oznacza niech Pan uratuje, niech Pan albo Panie wspomóż, Panie uratuj, zainterweniuj, bo potrzebujemy Twojego wybawienia. Taka myśl towarzyszyła Mesjaszowi, że jak On przyjdzie, to On wszystkich naszych wrogów pokona, On wszystkich podporządkuje. I tak Go chcemy przywitać, tak Go chcemy widzieć. I to Hosanna to było właśnie zawołanie w kierunku potężnego króla i władcy, który ma moc odmienić los ludu. Ale jakże nieadekwatne w tym momencie do Jezusa, dlatego że owszem, On uwalniał, ale z zupełnie innych rzeczy niż to, czego ludzie się spodziewali. On przyszedł z mocą nad grzechem i z mocą nad diabłem, z mocą nad starym człowiekiem, aby go wespół z sobą ukrzyżować i dać nowe życie. I również wołają jeszcze do Jezusa w tym 10 wersecie, mówią: błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Jakże znamienne słowa. Dlaczego? Dlatego, że za tym kryła się cała teologia rabinizmu tamtych czasów. Królestwo Dawida, które nadchodzi. Byli przekonani, że są tuż od wypełnienia się Królestwa Milenium. Królestwa, w którym Jezus będzie rządził. I co się kryło pod tym terminem Królestwo Ojca naszego Dawida? W Izajasza 61:4-6 czytamy, że odbudują starodawne mury, ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, i cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. I jest to bardzo interesujący fragment, dlatego że
on sprawia pewnego rodzaju takie nacjonalistyczne podejście Żydów do innych narodów. I oni dalej żyją tym przekonaniem, że oni stanowią jakąś elitę tutaj na ziemi i są wybranym narodem do zaszczytów, a nie do służby. Natomiast Bóg, owszem, wybiera Izraela, ale w tym celu, aby służył poznaniem innym narodom. Poznaniem, które Bóg im dał przez 2000 lat, kiedy od Abrahama powołał naród izraelski. I zobaczcie, że tutaj stają się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi owcami. To jeszcze bodajże, nie wiem, kilka lat temu czytałem wypowiedź jakiegoś słynnego rabina, współczesnego, właśnie współcześnie żyjącego, który mówił, że właśnie goje, czyli nie Żydzi, są właśnie powołani do tego, żeby służyć Żydom, prawda? Więc ta postawa jest bardzo mocno zakorzeniona dalej u nich. I jest szósty werset, czytamy, że a wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą, z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. I owszem, ten werset się jak najbardziej wypełni, ten fragment w tym dosłownym tutaj znaczeniu, o pewnym takim prymacie Izraela nad innymi narodami, właśnie wtedy, kiedy Jezus powróci jako ten rządzący władca, gdzie stolicą świata, można było tak powiedzieć, będzie Jerozolima. I takiego króla chcą witać, takiego króla chcą widzieć właśnie wtedy, gdy Jezus wjeżdża do Jerozolimy. 11 werset czytamy, że wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. I Jezus wchodzi, wjeżdża właśnie tak w ten uroczysty sposób, witają go, jest wspaniała, niesamowita atmosfera radości, ekscytacji, że przyszedł Mesjasz. Więc Jezus ogląda świątynię, jest napisane, że wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, ogląda świątynię jako najwyższy arcykapłan, który sprawdza, czy wszystko jest gotowe na jego ofiarę, którą on sam będzie. I jednakże nie chce zostać na noc w Jerozolimie, która bardzo wrogo była do niego nastawiona, jeżeli chodzi o całą tą właśnie tą śmietankę religijną, to oni cały czas już od dawna planowali, jak właśnie pozbyć się Jezusa, jaki spisek przeciwko niemu zrobić, żeby go usunąć. Jezus wraca do Betanii, tam gdzie ma swoich przyjaciół, ludzi, którzy go cenią, którzy go szanują. Tam myślę, że nocował najprawdopodobniej w domu tej trójki, tego rodzeństwa. I gdy czytamy w wersecie 12, gdy rano po tym, gdy wstali, wyszli, 12 werset, nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzał z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi. Podszedł, aby zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. I odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt z ciebie, na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I tutaj następny werset od 15 jest wypędzenie przekupniów ze świątyni, ale ten fragment sobie przerzucimy na później, w sensie za chwilę, bo dokończę, to omówię całą tą sytuację z drzewem figowym. Więc 19 werset. Więc rano Jezus przeklina to drzewo figowe, później wypędza przekupniów ze świątyni i 19 werset jest napisane, że gdy nastał wieczór, wyszli z powrotem poza miasto, więc wrócił tam do Betanii, a przychodząc następnego dnia rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. I teraz o co chodzi w całym tym wydarzeniu z tym drzewem figowym? Bo jest napisane, że nie był to czas na figi. I właśnie ponieważ nie był to czas na figi, chodzi o wydarzenie o znaczeniu symbolicznym. Jezus zachowuje się tutaj jak jakiś prorok ze Starego Testamentu, który w taki dramatyczny sposób pokazuje sytuację, szokuje ludzi swoim zachowaniem, aby potrząsnąć nimi i skłonić do jakiejś refleksji. I takie zachowania były w Starym Testamencie, to było takie popularne działanie proroków, polegające na tym, że na przykład któryś z proroków Jeremiasz wybija dziurę w murach obronnych, bierze w nocy, wychodzi przez tą dziurę, bierze jakieś tam swoje tobołki,
i udaje się w podróż. No właśnie obrazują w ten sposób, że Bóg wyprowadzi ich w nocy do niewoli, dlatego że łamali Boże przykazania. Czy jakiś inny prorok, który rozbiera się do naga, chowa swoje ubranie gdzieś tam nad brzegiem rzeki i chodzi nago przez 3 lata, szokując wszystkich właśnie swoim wyglądem. I w ten sposób komunikuje, że pójdą do niewoli i nie będą mieli absolutnie niczego. Będą nadzy, goli i nie będą posiadali żadnych dóbr materialnych, bo ich Bóg ich wysyła, każąc ich za nieprzestrzeganie przykazań. Więc Jezus tutaj z tym drzewem figowym dokładnie wie, że nie jest to czas na figi, ale swoim działaniem i przeklęciem tego drzewa chce pokazać coś bardzo, bardzo istotnego. Co symbolizowało drzewo figowe albo drzewo oliwne? Te dwa drzewa w Starym Testamencie najczęściej symbolizują naród izraelski. I myślę, że właśnie dzięki pracy, którą Bóg wykonywał nieustannie w Izraelu przez te 1,5 czy 2 tysiące lat, czas na figi, czyli czas na owoce, które Bóg mógł zbierać w narodzie izraelskim, był non-stop. Powinien być cały czas, bo nieustannie posyłał proroków, bo mieli zakon Mojżesza, bo mieli przykazania, mieli świątynię, mieli kapłanów, lewitów, mogli składać ofiary i owoce powinny być wydawane cały czas. I całe to zamieszanie z przygotowaniem do święta Paschy, ten mnóstwo tych pielgrzymów wtedy przychodzących do Jerozolimy w tym samym czasie, kiedy Jezus przyszedł ze swoimi uczniami tuż przed świętem Paschy, wszystkie te obrzędy, rytuały, to było jak takie bujne drzewo, liścia, przyciągające wzrokiem swoją zielenią i mnóstwem swoich liści, ale nie mające w sobie owoców. Nie urodziło owoców. To było mnóstwo obrzędów religijnych, całe takie zamieszanie, całe przyciągające wzrok, wielka, huczna impreza. Tak jak czasami patrzymy dzisiaj na święta religijne w naszym kraju, to aż wzroku nie można oderwać, bo po prostu są takie kolory, takie tłumy, takie zamieszanie, takie wydarzenia, takie przemowy. Ale gdzie są owoce? I tak samo było właśnie ze świętem Paschy, że Jezus przychodzi do Jerozolimy już się nie kryje z tym, że jest Mesjaszem, bo wjeżdża jako Mesjasz, wypełniając proroctwo Zachariasza. Więc Jezus po pierwsze przychodzi do Jerozolimy jako arcykapłan, który ma złożyć tą najwyższą ofiarę, a po drugie przychodzi jako sędzia, jako Pan Izraela, który będzie sądził swój lud wybrany. I sądzi go w ten symboliczny sposób, mówiąc, że nikt nie spożywa z ciebie owoców. Więc to bujne, zielone drzewo bez prawdziwych owoców jest czymś, co Bogu się nie podoba. I myślę, że my, będąc potomkami Abrahama, bo potomkowie Abrahama są ci, którzy uwierzyli Bogu tak, jak Abraham uwierzył, my również powinniśmy bardzo zwracać uwagę na to, co Jezus tutaj zrobił, jak osądził Izraela. Bo czy Bóg nie osądzi Kościoła? Myślę, że dla Niego nie ma różnicy. Bóg nie ma względu na osobę. Jeżeli osądził Izrael, może osądzić Kościół. I Kościół również powinien dbać o to, żeby były widoczne owoce, żeby były figi w Kościele, żeby były owoce upamiętania, czystego, świętego życia, poddania się woli Bożej, brania swojego krzyża, umierania dla siebie, troszczenia się o tych, którzy potrzebują pomocy. Więc strzeżmy się tych tylko i wyłącznie zielonych liści. Żeby była jednak treść, żeby była zawartość prawdziwa, która Bogu się podoba w naszym życiu i w naszym sercu. I patrzcie, i 22 werset Jezus mówi na to zaskoczenie i zdziwienie, które Piotr wyraził w 21 wersecie, gdy powiedział, że mistrzu, to drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. I tak można powiedzieć, że Piotr no aż prosi Jezusa, czy sugeruje, no to skomentuj nam to, żebyśmy to rozumieli. Jak to się stało z tym drzewem figowym, że ono aż do samych korzeni uschło? Chcielibyśmy coś więcej od ciebie usłyszeć na ten temat. No i Jezus komentuje. I komentuje, myślę, że w fenomenalny sposób robi bardzo ważną konkluzję, która odpowiada, która dla nas może być inspiracją,
do tego, co Jezus chce widzieć w nas, czego nie znalazł w Izraelu. Chce to odnaleźć w Kościele, czy odnajdzie. I teraz w 22 wersecie Jezus mówi tak, odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Pierwsza wskazówka, której On oczekuje, pierwsza figa, którą chce widzieć. Bo gdy Piotr pyta go, jak to z tym drzewem figowym, czemu uschło? Jezus mu nie odpowiada, nie robi mu jakiegoś wykładu z botaniki i życia drzew, ale mówi mu, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. A więc zasada numer jeden, wiara w Boga. Wiara w Boga, czyli w to, kim On jest, jaki jest Jego stosunek do nas, jakie są boskie możliwości. Wiary nie budujemy czytając wiadomości w internecie, ani jakieś artykuły z gazet, ani czytając jakąś, nie wiem, literaturę piękną, czy jakąkolwiek inną. Wiarę budujemy czytając Słowo Boże i ucząc się o Bogu, rozumiejąc to, kim jest. Więc wiary również nie budujemy odwołując się do okoliczności. Jeżeli patrzymy na okoliczności, nasza wiara topnieje, a nie powiększa się. Więc dzięki wierze w Boga, jeżeli rozumiem, kim Bóg jest i mam świadectwo w sobie tego, kim Bóg jest, jestem w stanie w oparciu o świadomość wielkości Boga dokonywać rzeczy niezwykłych. Rzeczy, które wykraczają poza ludzkie możliwości. Rzeczy, które można byłoby tak nazwać, że kto może przynosić góry, tylko Bóg może przynosić góry. Ale również ten, kto wierzy w Niego, może przynosić różnego rodzaju przeszkody, trudności, które normalnie ludzi pokonują i rozkładają ich życie na łopatki. Sprawiają, że popadają w głęboką depresję, że wycofują się, że po prostu rezygnują, czy nawet robią jakieś jeszcze gorsze rzeczy. I ty, ufając Bogu, kiedy napotykasz rzeczy nie do przeskoczenia ludzkimi siłami, jesteś w stanie, dzięki ufając Bogu i patrząc na Boga, pokonać te trudności. Taką wielką górą, która może stać na twojej drodze, może być twoja przeszłość. Mogą być twoje decyzje, które podjąłeś, które były złymi decyzjami i doprowadziły do jakiegoś załamania twojego życia w pewnym momencie, że straciłeś nadzieję, że może być jeszcze inaczej. I może ta góra jest tak wielka, że przesłania ci w ogóle horyzont na przyszłość. I jedyne, co widzisz, patrząc do przodu, to tą wielką górę, która stanęła na twojej drodze. Ale powiem ci, to co Jezus chce widzieć w twoim i w moim życiu, to właśnie tą figę w postaci wiary w Boga. Świadomości tego, jak wielkich rzeczy On może dokonać. Z jak wielkich problemów ciebie wyciągnąć. Więc nie rezygnuj z wiary tylko dlatego, że coś po ludzku jest niemożliwe. Bądź tym owocnym chrześcijaninem. Jezus tego nie znalazł w Izraelu. Czy znajdzie w twoim życiu, w moim życiu? Później werset 24, dalej Jezus komentuje to uschłe drzewo figowe i mówi, dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A więc zasada numer 2, trwanie w modlitwie. Zasada numer 1, wiara w Boga. Zasada numer 2, trwanie w modlitwie bez powątpiewania. A więc pozytywne nastawienie, że Bóg odpowie. Nie rezygnacja po pierwszej modlitwie, Bóg nie wysłuchał, no to trudno, to wycofuje się, rezygnuje, chyba jest Bożą wolą coś innego. Nie, wytrwała modlitwa. Tak jak czytamy o tym, że pierwszy Kościół modlił się o... Kiedy Piotr był w więzieniu, modlił się i trwał w modlitwie i wołał za nim, żeby Bóg coś zrobił. I Bóg posyła anioła w ponadnaturalny sposób, by wyprowadzał go z więzienia. I Kościół, kiedy Piotr wyszedł z więzienia, Kościół jeszcze dalej się modlił, aż ten przyszedł do tego miejsca, gdzie chrześcijanie się modlili, zapukał i tam przyszedł do nich. Prawda? Więc wytrwała modlitwa, że wszystko, cokolwiek byście prosili, modlili się i prosili, wierzcie, że otrzymacie. Trwaj w modlitwie, nie rezygnuj z modlitwy, nawet jeżeli nie widzisz odpowiedzi od razu, ale jednak pukaj, jednak wołaj i trwaj w modlitwie. I też właśnie tutaj jest napisane, że modlili i prosili. Więc proszę, tak jak mówiłem wam nie tak dawno temu, że są różne formy modlitwy. Może być forma modlitwy polegająca na tym, że wydajesz jakieś polecenie w imieniu Chrystusa, jakiś rozkaz,
ale równie adekwatne i równie stosowne do sytuacji jest proszenie. Więc Biblia mówi o tym, abyśmy również prosili i wołali do Boga i ufali, że On to wykona. No jest ta druga zasada, trwanie w modlitwie, bez wątpliwości, bez powątpiewania. 25 werset, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Czy jest ktoś tutaj z nas bez przewinień? Czy jest ktoś, kto zawsze podejmował dobrą decyzję? Nigdy nikogo nie zraniłeś, nigdy nie obraziłeś, nigdy nie zachowałeś się gburowato? Nie ma takich ludzi. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy są obciążeni winą i dlatego jesteśmy winni sobie względem siebie nawzajem. Jezus mówi, bo jeśli wy nie odpuścicie, 26 werset, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Więc tutaj widać zasadę numer 3, że przebaczenie jest podstawowym warunkiem, aby nasze modlitwy, przebaczenie innym, jest podstawowym warunkiem, aby nasze modlitwy dotarły do Boga. Więc tych trzech rzeczy Jezus nie znalazł na drzewie figowym Izraela. Nie znalazł wiary w Boga, nie znalazł prawdziwej modlitwy wytrwałej i nie znalazł przebaczenia. Czy znajdzie to w naszym zborze? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy trwają w modlitwie? Czy mamy wiarę w Boga? Nie w okoliczności, nie w ten świat, nie w jakieś obietnice ludzkie, ale czy mamy wiarę w Boga i czy potrafimy sobie nawzajem przebaczać? I przebaczenie oczywiście nie oznacza. Przebaczenie jest trudnym tematem ogólnie, żeby nawet z psychologicznego punktu widzenia. Tutaj Agnieszka na pewno by nam wykład mogła zrobić na temat przebaczenia właśnie pod tym kątem. Ale przebaczenie nie oznacza negatywnych emocji, że braku negatywnych emocji. Że przebaczę dopiero wtedy, kiedy po prostu bardzo pozytywnie patrzę na to straszne, okropne wydarzenie, które miało miejsce w moim życiu. Nie, to nie jest przebaczenie. Przebaczenie nie oznacza również pojednania, ponieważ pojednanie wiąże się z zaistnieniem relacji między tymi dwoma osobami. Więc ktoś mógł komuś przebaczyć i przebaczył to w Boży sposób, ale nie ma pojednania między nimi w tym sensie, że nie ma relacji między nimi. Przebaczenie, myślę, że taka najprostsza definicja przebaczenia to jest rezygnacja z odwetu i wymierzenia kary. Przebaczenie to jest rezygnacja z zemsty, odpłacenia komuś tym samym, co on mi zrobił, albo życzenie mu, aby ktoś inny zrobił jemu to, co on zrobił mnie. I jeżeli przebaczam, to wtedy jakby wypuszczam tego więźnia na wolność. Już nie dyskutuję z nim godzinami w swojej głowie, czy w środku nocy gdzieś tam nie budzę się i prowadzę z nim dialog, którego on w ogóle nie słyszy. Po prostu przebaczyłem, pozwoliłem mu odejść wolno i nie pociągam go do konsekwencji. Więc możesz wybaczyć komuś, że cię oszukał lub wykorzystał w pracy. Możesz mu przebaczyć, nie próbując jakoś odwetu na nim. Ale to nie oznacza, że skoro przebaczyłeś, to musisz z nim codziennie pić rano kawę w pracy, albo jeść z nim śniadanie, albo zwierzać mu się z twoich nowych pomysłów, które masz na temat pracy, bo właśnie tydzień temu twój pomysł użył i sprzedał jako swój własny. I przebaczyłeś mu to, że to zrobił. A to się często zdarza w korporacjach, że się właśnie sprzedaje cudze pomysły jako swoje własne. I możesz mu to wybaczyć, ale to, że wybaczyłeś, to nie znaczy, że jak przyjdzie ci nowy pomysł do głowy, to pierwsze, co robisz, lecisz do niego i mówisz o swoim nowym pomyśle, bo mu wybaczyłeś, prawda? Albo ktoś, nie wiem, oszukał ciebie, sprzeniewierzył twoje pieniądze, no to przebaczyłeś mu, nie chcesz już dobra, zapomnijmy o tej sytuacji, ale nie idziesz znowu, nie powierzasz mu swoich pieniędzy. Chociaż mu przebaczyłeś, prawda? Więc Jezus mówi o tych trzech rzeczach, wyjaśniając powód, dlaczego przeklął drzewo figowe. Mówi o wierze w Boga, o wytrwałej modlitwie i o przebaczeniu. Jako cechy charakterystyczne, które chciał widzieć tam, jako władca Izraela. Ponieważ nie widział tego, osądził.
Dobrze, i teraz wrócimy do tego wydarzenia, które miało miejsce w środku dnia, pomiędzy przeklęciem drzewa figowego a jego uschnięciem następnego dnia rano, czyli werset 16, gdzie jest wyrzucenie przekupniów ze świątyni. Więc 15 werset czytamy, że przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni. I wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. O co tutaj chodziło? Chodziło o to, że ci wekslarze, no to można by powiedzieć, to były takie ówczesne kantory wymiany waluty, ponieważ ludzie przychodząc, Izraelici przychodząc do Jerozolimy na święto Paschy raz w roku mieli obowiązek złożyć monetę srebrną jako datek na świątynię, na działalność kapłanów, lewitów. Ale ta moneta to była srebrna moneta bita tylko właśnie w świątyni w Jerozolimie i ona nie była w powszechnym obiegu. To, co mieli w powszechnym obiegu, no to były monety greckie, rzymskie czy jakieś tam inne. I dopiero przychodząc do Jerozolimy mogli nabyć w tych świątynnych kantorach, mogli wymienić sobie swoją walutę na tą świątynną. I oczywiście możecie się domyślić, jaki kurs był, prawda? Kurs był niewspółmierny. I również nie tylko, że kurs był mocno zawyżony, to w dodatku jak płaciłeś jakąś monetą i ona przewyższała wartość właśnie tej monety świątynnej, to żeby dostać resztę, to również musiałeś uiścić kolejną opłatę w tym kantorze. Więc był to system wyłącznie do pomnażania zysków i wykorzystywania ludzi ubogich. Był to taki sprytny system, który nie dawał ci możliwości jako wizytującemu pielgrzymowi, abyś się wymknął jakoś poza. Po prostu nie było, musiałeś być przepuszczony. Musiałeś złożyć ofiarę z gołębi i również nie mogłeś kupić gołębi gdzieś tam na targu albo przynieść ze sobą, bo oczywiście te gołębie byłyby od razu zakwestionowane, że one nie są doskonałymi gołębiami. Jeżeli chcesz kupić gołębie nadające się do złożenia świątyni, to proszę bardzo, tu jest sprzedawca gołębi świątynny, prawda? I oczywiście taka para gołębi kosztowała 4 razy tyle, co normalna para gołębi. Więc Jezus jest strasznie zły z tego powodu, zdenerwowany, że coś takiego ma miejsce. Więc jest napisane, tak jak czytamy tutaj, że przegonił całe to jarmaczne towarzystwo. Tak w ogóle ten system on służył głównie arcykapłanowi. To arcykapłan czerpał gro zysków z tego zarobku. I dalej w 16 wersecie czytamy, że nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I tutaj chodziło o to, że świątynia była, jakbyście sobie wyobrazili mapę Jerozolimy, świątynia była na wschodnim brzegu tego starego miasta, do dzisiaj jest. I jak ktoś szedł sobie ze wschodu, tam właśnie z tej Betanii, czy Betwagę, czy Góry Oliwnej, i wszedł na zachód miasta, no to sobie skracał drogę, przechodząc przez środek świątyni. Tam była ta brama, która obecnie jest zamurowana. Przechodził tamtędy, przechodził przez świątynię i sobie skracał drogę. I cały czas był ruch w świątyni, prawda? Gdzie ludzie przychodzą skupić się na Bogu, pomodlić się, mieć jakąś refleksję nad swoim życiem, a tutaj cały czas jest wielkie zamieszanie, mnóstwo ludzi chodzących, kupujących, sprzedających, załatwianie swoich codziennych spraw i Jezus nie pozwolił nawet przejść komukolwiek przypadkowemu przechodniowi. To ma być zupełnie inaczej. I 17 werset czytamy, że nauczał mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I ciekawe, jak poczytamy komentarze na ten temat, to miejsce, gdzie była to miejsce najświętsze i święte, tam była Arka Przymierza, i był później ten zewnętrzny dziedziniec. Ten dziedziniec był podzielony na 4 sektory. Były te barierki pomiędzy poszczególnymi sektorami. Ta najbardziej zewnętrzna to był ten dziedziniec pogan tak zwany, czyli nie Żydów ogólnie rzecz biorąc. Później był bardziej taki wewnętrzny, to był dziedziniec dla kobiet, gdzie kobiety Żydówki mogły wejść. Później jeszcze była kolejna barierka, to był dziedziniec dla mężczyzn Żydów. I był kolejny etap, no to gdzie tylko kapłani i lewici mogli przebywać. I przy tym trzecim, jeżeli nie Żyd, przekroczył tą barierkę i wszedł na dziedziniec dla mężczyzn Żydów, był karany śmiercią za to.
Jezus, widząc to wszystko, jest po prostu zaszokowany, jak daleko można było odejść od zamysłu Bożego, od planu Bożego. Jest oburzony takim zachowaniem i dlatego mówi to zdanie, że przecież świątynia miała być nazwana miejscem modlitwy dla kogo? Wszystkich narodów. A co to jest za segregacja? Co to są za separacje? Co to za podział? Wszystkie narody powinny tam przychodzić i zamierzeniem Boga było zbudować świątynię, która będzie światłością dla każdej narodowości. Wszystkie narody, a nie tylko jeden jakiś, prawda? I dalej mówi, że takie postępowanie, że wy uczyniliście to miejsce gorsze niż jaskinia zbójców. I o co chodziło o tej historii jaskinia zbójców? To słuchacze tamtych czasów dobrze wiedzieli, że z Jerozolimy była do Jerycho droga, kręta górska droga i była bardzo niebezpieczną drogą, dlatego że nad tą drogą właśnie na tych zboczach górskich były jaskinie, w których czatowali rozbójnicy, czyli przestępcy, kryminaliści. I oni, jak przechodził ktoś właśnie taki, kto wydawał się, że może mieć przy sobie jakieś pieniądze czy jakąś majątność, to wtedy oni wyskakiwali z gniazdka z tych jaskiń swoich, rabowali go, czy tam zabijali i z powrotem uciekali do tych jaskiń. No więc tam tych jaskiń było dużo. Jezus mówi, że ta świątynia w tej formie, jak ona wygląda, to ona jest gorsza od tej jaskini tych kryminalistów, którzy tam siedzą. No i teraz wyobraźcie sobie, jaki to może mieć efekt polityczny na to, na tych właśnie liderów i przywódców religijnych w świątyni, którzy było całe mnóstwo, którzy utrzymywali się z całego tego właśnie zamieszania, tego sprzedaży i wymiany pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Musiało dojść do konfliktu. Było zupełnie przewidywalne, że oni nie pozostawią tego w taki sposób, że to zaakceptują, że Jezus tak się zachowuje. I werset 18 czytamy, że usłyszeli te arcykapłani uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić. Oni po prostu już się nie bawili w żadne jakieś tam podchody, rozmowy, tłumaczenia. Po prostu mieli jasny, konkretny cel. Śmierć. Ten człowiek ma umrzeć. I to jest jedyne rozwiązanie, które chcemy zastosować. Bo się go bali, gdyż cały lud zmiewał się nad nauką jego. Cały lud się, czyli ich pozycja mogła zostać zagrożona. To była motywacja ich do właśnie tak ekstremalnej reakcji. Więc chcieli go stracić. Szukali sposobu, jakby wykonać śmierć, jakby go pozbawić życia. I teraz popatrzcie, że to jest bardzo również pouczający werset dla nas, chrześcijan, którzy znamy Boga, którzy czytamy Słowo Boże. To, że czasami znajdziesz się w sytuacji, że masz rację i że mówisz prawdę, wcale nie oznacza, że inni będą cię popierać. Mówiąc prawdę i świadcząc o prawdzie, może się okazać, że znajdziesz zawziętych wrogów, przeciwników, którzy nie odpuszczą i po prostu będą cię gnębić. I będziesz się zastanawiał, jak to jest możliwe, przecież mam rację, przecież to, co mówię, jest obiektywne, to nie jest kłamstwo, tak faktycznie te rzeczy wyglądają, dlaczego mam wrogów? I Jezus mógł zadać sobie to samo pytanie, prawda? Więc mówiąc prawdę, wcale nie oznacza, że będziesz popularną osobą, wszyscy się będą cieszyć z tego, że jesteś z nimi, że mówisz te rzeczy i że mówią, o, masz słuszny punkt widzenia. Nie, to może sprawić, że będziesz miał nieprzyjaciół. Więc szukają sposobu, jakby go zgładzić i co robią? Zostawiają pułapkę na Jezusa. Pułapka pod tytułem, jaką mocą to czynisz. No i 27 werset mówi o tej pułapce. Przyszli do Jerozolimy właśnie następnego dnia po wyrzuceniu tych straganów i tych kupców i pozbawieniu najwyższego kapłana dochodów. Przyszli do Jerozolimy, tak, a gdy przechadzał się po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi. I mówili do niego, jaką mocą to czynisz? Albo kto ci dał tę moc, abyś to czynił? Jakie masz prawo do tego, żeby zachowywać się w ten sposób? Żeby rozwalać cały nasz system, który uważamy, że pochodzi od Boga, jest przez Boga zaakceptowany i potwierdzony. I ta pułapka polega na tym, że jeżeli Jezus myśli, że On sam może tak czynić, no to oczywiście jest wichrzycielem i przestępcą, dlatego że prawo ustanawia Sanhedryn,
a nie on. Więc jeżeli by powiedział w swoim własnym imieniu, bo tak widzę te sprawy, no to oczywiście mają na niego już haczyk i mogą go zamknąć i postawić przed sądem. Prawo ustala Sanhedrin. A jeżeli Jezus by powiedział, czynię to w imieniu Boga, a nie swoim własnym, też mieliby na niego z ludzkiego punktu widzenia haczyk, dlatego że by powiedzieli, ty chyba postradałeś zmysły. Bóg posyła cię do tego, abyś nam psuł porządek świątynny i niszczył nasze święta religijne, które Bóg ustanowił. Bóg posyła cię po to, abyś robił zamieszanie w świątyni i rozruchy wzniecał w świątyni Boga. A więc jakąkolwiek Jezus by dał odpowiedź, czy w swoim imieniu, czy w imieniu Boga, poległby. Więc to, co Jezus robi, to zostawia na nich pułapkę. Oni na niego, a on na nich. I pułapka Jezusa na arcykapłanów i uczonych w piśmie brzmiała, była zatytułowana Chrzest Jana. I 29 werset mówi tak, a Jezus rzekł im, zapytam i ja was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas i ja wam odpowiem, jaką mocą to czynię. No i pytanie Jezusa. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. No oni byli też bardzo przebiegli i sprytni. Rozważali to między sobą 31 werset, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, rzeknie, czemuście mu wtedy nie uwierzyli. Dlatego, że faryzeusze i uczeni w piśmie nie przychodzili do Jana, aby dać się ochrzcić. Oni uważali, że oni są na wyższej pozycji i się nie będą poniżać, tak jak ten motłoch, tak jak ten lud. Więc i 32 werset, lecz czy mamy powiedzieć z ludzi, bali się ludu, albowiem wszyscy mieli Jezusa za prawdziwego proroka. I odpowiadając Jezusowi rzekli, nie wiemy. No Jezus wtedy rzekł, to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Więc patrzcie, czas i cierpliwość Jezusa dobiegł końca. Zakończył przekonywanie, wyjaśnianie, udowadnianie, tłumaczenie, czynienie cudów, nakłanianie do wiary. I czasami ludzie myślą, że mogą grzeszyć bez końca. Że mogą żyć tak, jak im się podoba, robić tak, jakkolwiek przyjdzie im na myśl, że Bóg to wszystko będzie popierał, będzie akceptował, będzie przychylnie patrzył na to. I że mogą żyć w grzechu i stać jedną nogą w świecie, a drugą gdzieś tam na obrzeżach kościoła i to jest w porządku, no bo przecież dlaczego nie? Ale nie, czas cierpliwość Jezusa w stosunku do arcykapłanów i uczonych w piśmie dobiegła końca. I więcej już z nimi nie dyskutował. Powiedział wprost, że jest Mesjaszem, wjechał, wypełnił proroctwo Zachariasza, pokazał, że jest arcykapłanem, pokazał, że jest sędzią, osądził Izrael, przeklął drzewo figowe. I była już bardzo jasna i konkretna, silna konfrontacja. Więc myślę, że warto wziąć pod uwagę ten 1 Koryntian, 3 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi, że dzieło każdego z nas osądzi ogień, wypróbuje ogień. I mówi, że dzieło wielu ludzi spłonie i zostanie tylko sam fundament, samo dzieło Chrystusa. A wszystko to, co budowali, spłonie w płomieniach tego sądu Bożego. Więc być może Jezus miał na myśli tutaj to, co gdy mówił te słowa, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Że ci, którzy wyglądali jak właśnie takie imponujące, liściaste drzewa figowe, duże, przyciągające swój wzrok, kiedy przyjdzie do konkretnego sądu Bożego, to nie będzie co sądzić, bo nie ma tam owoców. Więc myślę, że warto jest kochać Boga, warto jest czytać Słowo Boże, troszczyć się o siebie nawzajem, żyć, przestrzegać przykazań, żyć w zgodzie z tym, co Pan mówi i nie myśleć, że ja mogę sobie tutaj robić cokolwiek, a Bóg będzie to wszystko popierał i pobłażliwie na mnie patrzył, bo jestem Jego dzieckiem. Nie, Bóg nie ma względu na osobę. Jeżeli osądził Izrael, może też osądzić Kościół. I będzie sądzić Kościół, bo przecież Paweł pisze o tym, że każdy z nas będzie osądzony z uczynków. W 2 Koryntian 5:10. Ten werset mówi nie o tym, czy wejdziesz do nieba, czy nie wejdziesz do nieba, ale że będziesz osądzony z uczynków. Więc tutaj daje nam Jezus właśnie tą zachętę, abyśmy kochali Go całym swoim sercem, abyśmy wykonywali Jego wolę, abyśmy mieli te figi, o których On mówi, wiarę w Boga, nie w okoliczności, nie w siebie, nie w możliwości, wiarę w Boga, abyśmy trwali w modlitwie i abyśmy przebaczali jedni drugim. I wtedy Bóg
Bogu się to będzie podobać. Znajdziemy w Jego oczach aprobatę. Amen. Drogi Ojcze, dzisiaj poddajemy Tobie chwałę poprzez imię Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci, Jezu, że możemy studiować i poznawać Twoje życie, to, co jak Ty służyłeś, jak Ty rezygnowałeś z siebie, jak Ty byłeś całkowicie posłuszny swojemu Ojcu, aby Jego wola została wypełniona. Więc my dzisiaj prosimy Ciebie o to, abyś pobłogosławił nas Duchem Świętym, żeby te owoce były widoczne, te, które nie znalazły w Izraelu, aby były widoczne w życiu każdego z nas, w życiu całego naszego zboru. To Cię prosimy i dziękujemy Ci. Amen.